Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Dzień dobry Państwu, witam. Aldona Brycka-Jaskierska. Witam również pana Bartosza Walczaka, wiceburmistrza Jarocina. Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry Państwu. Wiosna to dobry czas, żeby zadbać o swoją kondycję, o swoje zdrowie, a w Jarocinie taka szczególna oferta kierowana jest do seniorów. Jak można skorzystać i co to za propozycja? Prowadzimy wiele działań w gminie skierowanych dla seniorów. Udaje nam się też na te działania przede wszystkim pozyskiwać pieniądze zewnętrzne, co jest dodatkowym atutem. Natomiast pomimo tego, że bardzo wielu seniorów korzysta z tych usług, to mamy jeszcze, dysponujemy wolnymi miejscami i możliwością świadczenia usług rehabilitacji dla seniorów z dojazdem do nich. Dla wszystkich osób, które są po prostu, mają problemy z poruszaniem się, mają choroby przewlekłe, jest możliwość, że osoby dojadą, rehabilitanci dojadą do nich, do domów, do mieszkań, wykonają im rehabilitację, ćwiczenia, masaże w domu i seniorzy za to nic nie będą musieli płacić, więc wszystkich, którzy tutaj chcieli skorzystać i kwalifikują się, to serdecznie zapraszam. Do kiedy można się zgłaszać i gdzie można się zgłaszać? Można zgłaszać się cały czas, aż do wyczerpania tak naprawdę limitu środków, które ma Centrum Usług Społecznych na to. I właśnie można się zgłaszać w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Wrocławskiej 39, gdzie koordynator tego projektu jest do dyspozycji. Można też dzwonić do Centrum Usług Społecznych telefonicznie i też uzyskać tam informacje. Tyle jeśli chodzi o wsparcie seniorów, a gmina przygotowuje się także do wsparcia rodzin z małymi dziećmi. Mowa o żłobkach. W gminie Jarocin działa 8 takich placówek. Są plany dofinansowania, tak? Tak, złożyliśmy wniosek do ministerstwa o to, aby powstały dodatkowe żłobki publiczne na terenie gminy. I w sumie planujemy stworzyć 150 dodatkowych miejsc właśnie do opieki nad dziećmi do lat 3. I tak, w Jarocinie przy szkole numer 3 oraz na terenach wiejskich w Cielczy, Mieszkowie i Witaszycach. I właśnie złożyliśmy wniosek do programu Maluch Plus i czekamy na decyzję. Mamy nadzieję, że decyzja będzie pozytywna. Do końca kwietnia mają być ogłoszone wyniki, więc mam nadzieję, że będzie okej, bo te miejsca są potrzebne. Jeśli uda nam się pozyskać pieniądze, to dostaniemy środki na stworzenie tych miejsc, ale również na prowadzenie, tak aby one były darmowe dla rodziców. Myślę, że więcej informacji wkrótce. Planowana wartość inwestycji to 5 milionów, blisko 400 tysięcy złotych, ale mówię, przede wszystkim to wiąże się z tym, że musimy w każdym z tych miejsc tak naprawdę stworzyć lub przebudować istniejący budynek, aby dostosować go do odpowiednich wymogów. Kiedy to zostanie zrealizowane? No rozpoczniemy w tym roku. Myślę, że na pewno już w przyszłym roku będą te żłobki uruchomione. Rozumiem, że tak wzrosło zapotrzebowanie na miejsca w żłobku. Tak, jest niewystarczająca liczba żłobków. Rodzice też coraz szybciej chcą podjąć pracę i wrócić po urodzeniu dziecka do pracy. No i tutaj chcemy wyjść naprzeciw tym potrzebom, oczekiwaniom i w jak największej liczbie zapewnić. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wiceburmistrz Jarocina Bartosz Walczak był naszym gościem. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka.